bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być, bo wtedy łatwiej żyć. Co słychać? TV. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Spotykamy się na konferencji, która będzie poświęcona sprawom informatycznym, a szczególnie będziemy rozmawiali o informatyce na bazie naszego programu Info. Pod nazwą EZOS, świadczenia e-usług, wykorzystanie wymagania zarządzania procesami informacyjnymi i biznesowymi w Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Pozwólcie Państwo, że serdecznie powitam na naszym spotkaniu starostę powiatu gmińskiego, Antoniego Jana Darczyńskiego. Witam serdecznie. Witam serdecznie pana wicestarostę powiatu gmińskiego, pana Krzysztofa Połowskiego. Serdecznie witam przedstawicieli firmy, która realizowała projekt w osobach pana Marka Niewianowskiego, prezesa firmy Polscy, pana Janusza Wielkiego, wiceprezesa firmy Impulsy. Proszę Państwa, serdecznie witam i przedstawię zastępców, zastępca dyrektora do spraw medycznych, pana Marka Brodczaka. Zastępca do spraw administracyjnych świata, osobę, która jest odpowiedzialna w firmie za wdrażanie tego programu, pana dyrektora Mariusza Martyniaka. Serdecznie wszystkich Państwa witam, ale jest niezmiernie miło, że mogę powitać pośród Państwa byłego dyrektora, letniego dyrektora naszego szpitala, pana Janusza Sobolewskiego. Szczególnie witam gorąco, panie dyrektorze. Oczywiście wszystkie serdeczne słowa powitania kieruję do każdego z Państwa. Witam Państwa serdecznie i myślę, że nasze obrady będą bardzo owocne. Kilka słów o programie, zanim przejdziemy do zajęć merytorycznych. Przedstawiłem, projekt jest... Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach priorytetu 2, przyspieszenie rozwoju Mazowsza, działanie 2.2, rozwój usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wynosi 4 573 630 zł, z czego kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 3 887 000 zł, co stanowi nie więcej niż 85% całkowitych wydatków. Pozostałe środki, 15%, pochodzą, są to środki Starostwa Powiatu Mińskiego. Bardzo proszę, panie starosto, dziękując za współpracę, która doprowadziła do złożenia tego programu, poproszę pana starostę o kilka uwag i refleksji na temat i finansowania, ale i problemów, które przechodziliśmy, ponieważ byliśmy w jakimś sensie nowatorami tego typu zdarzeń, nie tylko chyba na Mazowszu. Bardzo proszę panie starosto o zabranie głosu. Bardzo dziękuję. Przyłączam się do powitania wszystkich Państwa. Bardzo się cieszę, że przyjęli Państwo zaproszenie na to dzisiejsze spotkanie, podczas którego będzie prezentowane efekty projektu, który został złożony.
stworzony do, w ramach regionalnego programu operacyjnego. Proszę Państwa, wszystkim nam bardzo zależy na tym, aby jakość usług medycznych w naszym powiecie była na jak najwyższym poziomie oraz na tym, aby dostępność usług była też w szerokim zakresie realizowana, żeby ta dostępność była w miarę łatwa. I cały szereg działań, które podejmujemy, właśnie związane są z realizacją tych dwóch celów, które pozwoliłem sobie wymienić. Nasze placówki z ochrony zdrowia zmieniają swój wygląd zewnętrzny, to Państwo mogą chyba potwierdzić. Cały szereg inwestycji poczynionych chociażby w szpitalu czy w przychodni. To oczywiście nie koniec, bo potrzeb jest bardzo, bardzo dużo. No ale równolegle do tego chcielibyśmy, aby również to, co wewnątrz jest tych remontowanych, docieplonych budynków, zmieniało swoją jakość i żeby z tego mogli korzystać w bardzo szerokim zakresie i jak najlepiej być obsługiwani pacjenci. To, tak jak powiedziałem, jeden z elementów, bo przed nami jeszcze długa droga. Mamy, jak w większość, albo praktycznie wszystkie placówki w naszym kraju, sporo kłopotów. Ja o nich dzisiaj nie będę mówił, bo to nie ten czas i temat. Chcę powiedzieć tylko tak, że w dalszym ciągu władze powiatu mińskiego, zarówno zarząd, jak i rada powiatu, sprawy ochrony zdrowia lokują na czele listy spraw, które chcemy rozwiązywać. Stawiam pytanie tylko retoryczne, czy sami będziemy w stanie to zrobić. Proszę Państwa, myślę, że to tyle z mojej strony. Jeszcze raz bardzo gorąco i serdecznie Państwa witam. Dziękuję za to, że przyjęliście nasze zaproszenie. I bardzo proszę, aby w swoich środowiskach chcieli Państwo przekazać te informacje, przynajmniej ich część, które dzisiaj zostaną tu Państwu wszystkim nam zaprezentowane i przedstawione. Życzę miłego pobytu w zespole szkół nr 1 i wszystkich Państwa bardzo gorąco i serdecznie pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Panie Starosto. Drodzy Państwo, otrzymaliście Państwo wiadomowy program przebieg naszego seminarium. Ja tylko mogę jeszcze pokrótce powiedzieć, że nasz cały system ESOS realizowaliśmy od roku 2008, kiedy zostały przygotowane wnioski do osiągnięć unijne. W roku 2010 została wypisana umowa na następny przetarg i realizacja przez firmy, która w procesie przetargu podpisała z nami umowę, była to firma na Polsce, przedstawiciel, której gościmy, i 31 maja tego roku właściwie zakończyliśmy realizację technicznego wdrażania tego programu. Oczywiście przystępowaliśmy do tego też z pewnym niepokojem i jesteśmy przeświadczeni i wiemy, że nie jest to sprawa łatwa i wdrażanie, takie pełne już wdrażanie będzie następowało przez na pewno nie mało jeszcze miesięcy. Ale jesteśmy w dobrej myśli, przecieramy drogi pewnie dla innych jednostek, uczymy się też na doświadczenia innych jednostek i mamy nadzieję, już widzimy efekty tego wdrożonego programu. Przystępujemy w takim razie do realizacji programu seminarium i bardzo proszę pana doktora Marka Fałczaka, zastępcę dyrektora do spraw leśnictwa, o przedstawienie tematu wykorzystania systemu ESOS przez podmioty zewnętrzne. Bardzo proszę.
Panie Dyrektorze. Witam Państwa, serdecznie dziękuję, że Państwo zainteresowaliście się naszym projektem. Chciałbym Państwu dwa słowa na ten temat powiedzieć. To jest projekt, który jest zrobiony dla kogo? Dla nas wszystkich tak naprawdę. A dlaczego został zrobiony? Dlatego został zrobiony, że wszystkie podmioty świadczące usługi medyczne w naszym kraju z obowiązującego na dzień dzisiejszy prawa będą musiały w dniu 1 sierpnia 2014 roku przejść na formę elektroniczną pracy zamiast papierowej. I dlatego też SPZ Smith Mazowiecki podjął trud prowadzenia takiego szerokiego projektu, który będzie umożliwiał spełnienie wszystkich warunków zawartych w ustawie i będzie mógł świadczyć usługi dla nas jako pracowników i dla nas jako pacjentów również. Podstawowe cele, jakie przyświecały, żeby ten projekt uruchomić, było oczywiście dobro pacjenta, żeby pacjent był wreszcie w jednym miejscu, miał całą swoją dokumentację, żeby można było do niego wejść do takiej dokumentacji w jednym miejscu bez konieczności szukania o różnych specjalizacjach, specjalnościach i pracowniach, wyników badań, wyników konsultacji kolegów z innych branż medycznych i żeby ułatwić drogę pacjentowi poruszania się po naszym systemie opieki, który prezentujemy w SPZ Smith Mazowiecki. Te wszystkie działania zostały zebrane w jeden element, gdzie mamy możliwość dostępu z jednego pulpitu komputera zarówno do badań obrazowych, jak i do badań laboratoryjnych. To więcej badania laboratoryjnych w chwili obecnej są dostępne bezpośrednio po ich wykonaniu przez maszynę, czyli pomijamy jeszcze czas oczekiwania na badania, które wychodzi wynikał z konieczności dotarcia wersji papierowej na oddział. Pozwala nam również taki bardziej racjonalny sposób podejść do gospodarki wszelkiego rodzaju materiałami potrzebnymi do leczenia chorych, jak również zawiera wszystkie elementy związane z kontraktowaniem zarówno podstawowym płatnikiem, jak i SNZ, jak i innymi kontrahentami świadczącymi usługi dla SPZOS, czy też dostawcami materiałów, towarów, czy chociażby żeby wszystkich umów, które zawierać musi ZOS na to, aby pacjent był zabezpieczony w podstawowe rzeczy, które musi mieć w czasie pobytu w naszym szpitalu. Jak również dzięki temu wszystkie te parametry powodują, że mamy lepszą wiedzę finansową na temat tego, co dzieje się w ZOS-ie i pozwala to na lepszą gospodarkę i pełniejsze wykorzystanie zasobów naszego szpitala. W tej chwili system jest tak skonstruowany, że może z niego korzystać przede wszystkim personel z SPZOS, a w szczególności personel medyczny, który jest zaangażowany w proces leczenia pacjenta i to zarówno w szpitalu, jak i w przychodni. I wszystkie te miejsca, w których świadczymy usługi w ramach naszego ZOS-u są miejscami powiązanymi i widzianymi przez wszystkie te komputery, które są podłączone do naszej sieci. Również kierujemy naszą ofertę do wszystkich Państwa, którzy nie są pracownikami ZOS-u, a świadczą usługi medyczne dla pacjentów, abyście Państwo mogli z tego skorzystać z naszej bazy zarówno o możliwości szpitala, jak i przychodni, czyli wszyscy lekarze, którzy mają swoje kontrakty nie zawarte z innymi podmiotami, czy są właścicielami własnych gabinetów, które mogli Państwo również korzystać z dostępu do tej bazy, jak również jest to skierowane dla pacjentów. I pacjent tutaj wymienił
jest na ostatnim miejscu, ale tak naprawdę wszystkie poprzednie elementy również dotyczą przede wszystkim pacjenta. I cokolwiek byśmy mówili o tym systemie, to pacjent tutaj jest osobą najważniejszą, najbardziej istotną w tym systemie. Proszę Państwa, pracując wśród lekarzy, reprezentuję cywilów, tak? Więc będę mówił o tym, co oczekuje pacjent i co jest dla niego, czyli tak naprawdę o tej części naszego spotkania poświęconej temu, co ten system informatyczny da mieszkańcowi powiatu, pacjentowi naszego szpitala. Przed prezentacją całego systemu pozwolę sobie jeszcze Państwa pomęczyć tak zwanymi formalnościami, bo są one niesłychanie istotne. Musimy sobie zadać pytanie, co można zrobić przez internet, tak? Nie widząc się z lekarzem. Jaką mogę zyskać informację? Ja jako pacjent, czy ja jako lekarz mający prywatną praktykę, chcący współpracować z takim zakładem. Więc proszę Państwa, na stronie naszego portalu pod adresem, jak widać, ezos.sprezos.pl jest zamieszczone zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z portalu pacjenta. Służba zdrowia jest tak delikatną materią, że nie można sobie pozwolić na błędy, bo chodzi zarówno o bezpieczeństwo danych, jak i o to, co mówi, czy jaką informację przekażemy na portalu, jaką ona ma wagę i czym ona może skutkować. I główna zasada to jest taka, że portal składa się z dwóch części. Części o ogólnie dostępnych, które w późniejszym czasie zaprezentujemy, oraz kont użytkowników. Portal jest udostępniany nieodpłatnie zarówno pacjentom, jak i gabinetom, lekarzom, którzy mają prywatne praktyki i zechcą z nami współpracować. Aby utworzyć konto użytkownika, które uprawnia do rejestracji przez internet oraz dostępu do informacji o swojej dokumentacji medycznej, jest konieczność utworzenia konta użytkownika. Konto użytkownika jest możliwe do utworzenia po otworzeniu właściwego wniosku dostępnego na stronie, potwierdzeniu tożsamości przez pracownika szpitala i spełnieniu pełnej procedury aktywacyjnej. Można taki wniosek złożyć również przez system ePUAP. Wówczas wymagamy, aby był on opatrzony bezpiecznym produktem elektronicznym. Jeżeli chodzi o podmioty lecznicze, to konto takie tworzone jest na podstawie umowy cywilnoprawnej. Tak? Nie jest wniosek, to jest umowa. Na czym polega utworzenie konta użytkownika? Tak? Czyli wypełnienie formularza, potwierdzenie tożsamości. Tak jak powiedziałem, może to być osobiście lub poprzez skrzynkę doradczą. Na podstawie przekazanego adresu mailowego przez naszego pacjenta zostaje wysłany link aktywacyjny. Osoba ustala sobie hasło i korzysta. Proszę Państwa, najważniejszą informacją tym wszystkim, którą chcielibyśmy też przekazać, to, że żadna zamieszczonych lub uzyskanych informacji porad lekarskich, pielęgniarskich nie jest rozumiana jako udzielenie świadczenia zdrowotnego w rozumieniu ustawy o zawodzie lekarza dentysty. Wskazań dotyczących stosowania produktów leczniczych, wskazań dotyczących sposobu użytkowania wyrobów medycznych, braku konieczności przeprowadzania zabiegów medycznych i podjęcia terapii. Informacji, według której produkty lecznicze posiadają wyłącznie lub głównie właściwości kosmetyków, środków spożywczych lub innych artykułów konsumpcyjnych. Stawiania diagnozy oraz wskazywania terapii. Proszę Państwa, chodzi o to, że żaden internet na chwilę obecną nie zastąpi wizyty
był lekarzem. Proszę Państwa, po założeniu konta użytkownik będący naszym pacjentem uzyskuje dostęp do swojej dokumentacji medycznej. Jest to jego niezbywalne prawo, które wynika z ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Ostatnia nowelizacja wprowadziła jedną z form udostępnienia wgląd do bazy danych. Tak? Więc to, co my świadczymy, jest udostępnieniem dokumentacji medycznej poprzez wgląd do bazy danych. Dokumenty wydrukowane w jakikolwiek inny sposób uzyskane z tego portalu nie są dokumentem medycznym. One zawierają treści dotyczące nas jako pacjentów, ale dokument, aby nazwać go dokumentem, musi wystąpić albo w wersji papierowej opatrzony wszelkimi oznakowaniami zgodnie z rozporządzeniem w sprawie dokumentacji medycznej, albo musi być dokumentem elektronicznym. I to jest dokument. I ta forma jest zasadniczą formą udostępnienia w rozumieniu przekazania dokumentu. Z portalu możemy się zapoznać ze swoją dokumentacją, ze swoimi wnioskami, jeżeli sobie wydrukujemy, owszem, ale to nie ma cech dokumentu. I takie końcowe uwagi. Całość materiału odnajdziecie Państwo na stronie portalu, będzie ktoś prezentować szczegółowo. My jako podmiot leczniczy nie ponosimy odpowiedzialności za modyfikację, utratę, jak i ujawnienie danych wprowadzonych przez użytkownika do portalu z przyczyn leżących po jego stronie, a w szczególności utraty lub niewłaściwego zabezpieczenia dominu lub hasła. Przecież to jest klucz, tak jak wielu z Państwa korzysta z e-bankowości, tak? Tak naprawdę dostęp do swojej dokumentacji medycznej to jak dostęp do banku. Jeśli stracimy, ujawnimy ten dostęp, przekażemy swoje najskrytsze dane, więc albo nie twórzmy tego konta, jeżeli nie jesteśmy pewni, że nie potrafimy dobrze chronić swoich informacji, albo tak zabezpieczmy te dane, żeby nie trafiły w niepowołane ręce. Również zastrzegamy sobie prawo do braku możliwości dostępu do portalu, tak? Które mogą wyniknąć z różnych przyczyn, niezależnych od nas. Jak i przerw pracy, które wynikają z konserwacji i aktualizacji. Witam Państwa serdecznie. Na tej prezentacji pokażę, jak w prosty sposób można obsługiwać wszystkie podstawowym elementem jest zalogowanie się do systemu. W głównej stronie mamy e-rejestrację. Zalogowanie do systemu. Każdy pacjent, który otrzyma dostęp do systemu, otrzymuje e-maila z loginem i hasłem. W ten sposób może się zalogować. Po wprowadzeniu loginu i hasła jesteśmy na ekranie, gdzie widzimy swoją historię. Widzimy wszystkie wizyty, które żeśmy odbyli SP z osobnictwem Mazowieckim. Mamy dostęp do podglądu danej wizyty. Możemy wydrukować swoją historię choroby. Możemy zapisać się na wizytę. Witamy na dodaj wizytę. Wybieramy poradnie, do której chcemy się zapisać. W systemie pokazują nam się pełne terminy. Jeżeli chcemy skorzystać z innego dnia, możemy w kalendarzu wybrać wolny dzień. I
klikając daną godzinę, automatycznie zapisujemy się na tą wizytę. Jeżeli jest wymagane skierowanie, możemy dodać skierowanie do tej wizyty, przez dodać skierowanie i wypełniamy to, co mamy od lekarza kierującego. Jeżeli chcemy zmienić swoje dane, możemy kliknąć zmiana danych. Mamy możliwość zmienienia loginu, adresu e-mailowego, telefonów i hasła. Dziękuję bardzo za obejrzenie prezentacji. Na chwilę obecną oferujemy 3 rodzaje konsultacji dostępne według informacji zawartych na stronie, czyli w środy, w poniedziałki. Dotyczą one porad traktacyjnych, dostępności do programów profilaktycznych oraz żywienia w przypadku problemów neurologicznych. W jaki sposób to wygląda? Po prostu korzysta się ze Skype'a, łączy się z osobą po drugiej stronie, odezwie się bardzo miły pracownik szpitala, można porozmawiać, zadać pytanie. Nie ma zbyt wiele czasu, 30 minut, proszę wybaczyć. Te osoby wykonują te również swoje czynności zawodowe na oddziałach, są to pracownicy aktywni szpitala. Docelowo chcielibyśmy rozszerzyć to o inne zagadnienia, które jestem przekonany pojawią się w czasie konsultacji już i jako informacje zwrotne od użytkowników i będziemy starać się to rozwijać. Kolejny element to e-zlecenia i e-rejestracja zaprezentowana już przez pana Michała. Elektroniczna skrzynka podawcza, czyli to, co państwo już w praktyce sprawdzili w przypadku administracji. Czyli możliwość złożenia dokumentów w formie elektronicznej do szpitala. Tak. Może być to wniosek ogólny, może być to wniosek o dostępność dokumentacji medycznej, może być to wniosek o tworzenie konta lub inny dostęp. Ilość formularzy, proszę Państwa, będzie się rozwijać. Na chwilę obecną występują dwa. Czyli wniosek o dostępność dokumentacji medycznej i formularz ogólny. Ale przyszłość jest przed nami. Jesteśmy organizacyjnie przygotowani do przyjmowania takich dokumentów. I powstaje również taki element jak e-learning. W ramach udostępnianych kursów, których mam nadzieję będzie jeszcze więcej, będą odpowiadać zapotrzebowaniu, dlatego liczymy na te uwagi od użytkowników naszego portalu. Bez logowania można zapoznać się z podstawowymi informacjami w zakresie pierwszej pomocy czy szczepień. W tej chwili mamy udostępnione 2 takie szkolenia e-learningowe. Nie wymagają one tworzenia konta na zasadzie zapoznania. Ponadto tenże portal spełnia również funkcję naszą wewnętrzną. Docelowo większość szkoleń pracowniczych, chociażby szkolenie BHP, BPOSZ czy wewnętrzne z zakresów medycznych, które można przeprowadzić e-learningowo, będą odbywać się e-learningowo z testem sprawdzającym na końcu, czyli z pełnym udokumentowaniem tego. Pracownik będzie mógł skończyć sobie na dyżurze dostęp, jeżeli znajdzie chwilę czasu, przejść sobie takie szkolenie będąc w pracy. Kolejny istotny element to ankieta. Jak to się mówi? Prawdziwa cnota krytyki się nie boi. I my też się nie boimy. Jeżeli coś jest źle, to trzeba o tym mówić. Stąd udostępniliśmy ankiety, gdzie każda osoba bez wyjaśnienia swoich danych, informacji może wyrazić swoje zdanie na temat tego, co jest źle, co jest dobrze. Zdajemy sobie sprawę, że będą to rzetelne odpowiedzi, informacje i będą
Tak, również. Ale jestem przekonany, że damy radę odsiać to, co jest prawdą, a co jest żartem. Te ankiety na bieżąco trafiają do pełnomocnika jakości. Mamy podgląd i w ten sposób staramy się monitorować naszą pracę. Jest ankieta w zakresie satysfakcji pacjentów ambulatoryjnych i ankieta w zakresie satysfakcji pacjentów szpitalnych. Ja proponuję Państwu w tej chwili tabę i po króciutkiej przerwie przeszlibyśmy do następnego. Proszę przygotować ewentualnie jakieś pytania, jeżeli Państwo mają. Proszę 10 minut. Zapraszam Państwa do zadawania pytań w zakresie związanym z tematem. Tożsamość tej osoby jest weryfikowana.
Tak, czyli ja, Mariusz Martyniak, jeżeli przyjdę do szpitala i będę chciał założyć swoje konto, muszę okazać się dokumentem, który jednoznacznie potwierdzi moją tożsamość. Tak. I ja się wtedy pokazuję, na tej podstawie podaję adres mailowy swój, na którym będzie przesłany link aktywacyjny. To ja ustalam hasło do swojego konta. Nie ustala tego informatyk. Szpital ponosi odpowiedzialność na gruncie ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy innych branżowych za bezpieczeństwo danych medycznych. Są to dane wrażliwe, czyli z tej najwyższej grupy zabezpieczenia. Jednocześnie ustawodawca przewidział taką formę dla pacjenta, jak wgląd do dokumentacji medycznej poprzez wgląd do baz danych. Druga forma, która z założenia powinna gwarantować weryfikowanie tożsamości, to jest złożenie wniosku opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym. Tak? Nie możemy zagwarantować, ja nie mogę, to co będzie, większość z nas ma konto w banku. To niektórzy z Państwa korzystają czy z służbowych, czy z prywatnych podpisów elektronicznych. Ludzie są tylko ludzi. Wpisują do portfela obok karty PIN, wpisują obok podpisu elektronicznego dane, a następnie mówią tym portfel. My ponosimy, tak jak Pan dobrze zauważył, odpowiedzialność za wyciek danych z systemu informatycznego. Więc każde wypłynięcie danych naszego systemu, ujawnienie danych pacjenta jest wykroczeniem, tak? Albo jak nie, o ile nie przestępstwem nawet. Nie jestem prawnikiem, nie potrafię rozgraniczyć tych poziomów odpowiedzialności, konsekwencji, ale tak to wygląda. Nie wolno nam dopuścić do udostępnienia danych z systemu. Jeżeli dajemy obywatelowi możliwość, potwierdziliśmy jednoznacznie jego tożsamość. No niestety, to tak jak bank nie poniesie odpowiedzialności za to, że ktoś wypłacił pieniądze z mojego konta. Tak, dlatego są dalsze zapisy, bo ja nie czytałem całego regulaminu. Są zapisy o tym, że jeżeli nastąpi jest ja, Mariusz Martyniak, w przypadku, kiedy zgubiłem, to ja nie wiem, czy to ktoś mi ukradł, czy ktoś się zalogował, powinienem zgłosić to natychmiast do administratora. Tak? Czyli do administratora danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych. Nie wiem, czy odpowiedziałem Panu na to pytanie, ale gwarantuję, że na chwilę obecną system jest tak skonfigurowany, że gwarantuje bezpieczeństwo danych. Tak? Oprócz tego bezpieczeństwa programistycznego, tak? Również fizyczne, no niestety nie mogę Państwa zaprosić do serwerowni i zapoznawać z całym systemem robienia kopii i innych rzeczy. Proszę uwierzyć, że jest to zabezpieczone w naszym przekonaniu, a co najmniej zgodnie z przepisami. Tak? Czy udzielił? Gwarantuje według naszej wiedzy i znanej nam przepisów prawnych. Ja jeszcze chciałbym uzupełnić wypowiedź Pana Dyrektora, jeżeli chodzi o wydruk z tej dokumentacji, którą pacjent ma dostępny. Pacjent może tę dokumentację wydrukować i nie jest to dokument, za który ponosi odpowiedzialność ZOS. Dlatego, że w chwili obecnej każda rzecz, która jest w formie elektronicznej, może być w odpowiedni sposób zmodyfikowana przez mniej czy bardziej sprawnych użytkowników komputerów. Dlatego też taka dokumentacja, która ma formę wypisu z dokumentacji medycznej, jest opatrywana na miejscu w szpitalu odpowiednimi pieczęciami podpisami. Natomiast pacjent, jeżeli wydrukuje sobie samą dokumentację, sam odpowiedzialność ponosi za to, co z tą dokumentacją dalej się dzieje. Nikt z nas nie może zagwarantować, że po dostaniu się do swojego konta i wybraniu pliku z jakimś dokumentem nie zostanie ten plik przez tego pacjenta w jakiś sposób udostępniony osobom trzecim. To, co Pan Dyrektor Martyniak powiedział, hasło i PIN do dostępu do portalu są unikatowe, każdy pacjent to hasło i PIN ma dla siebie, dla własnej wiedzy. Tak samo jak PIN do bankomatu, do konta bankowego, czy do
wielu innych urządzeń, które obsługujemy na co dzień. I często zdarzają się niestety kradzieże tych danych. Ale za to już odpowiadał ten, który te hasła przechowuje. Dzień dobry Państwu, Zbigniew Ciotkowski, tygodnik i telewizja Zasłuchać. Mam kilka pytań, jeśli Państwo pozwolą, a pierwsze najważniejsze. Czy będzie lepiej, skoro jest tak źle? I czy te e-usługi to jest panaceum na to, żeby szpital miński, szpital powiatowy był lepiej postrzegany przez pacjentów? Ponieważ jest postrzegany źle. I to jasno sobie powiedzmy. Druga sprawa. To dowiedziałem się tutaj w przerwie, że w naszym kraju e-usługi ma mniej niż połowa szpitali. W jaki sposób została wybrana firma, ile to kosztuje, czy szpital liczy na to, że skąd pieniądze w ogóle i jaka będzie opłacalność tej inwestycji. Co to po prostu konkretnie przyniesie? Dziękuję. Jak pan był uprzejmy zauważyć na początku naszej prezentacji, wszystkie strony, wszystkie informacje zawarte w projekcie są zawarte na stronie internetowej. Na stronie internetowej szpitala w historii wszystkich przetargów może pan prześledzić również przetarg na system informatyczny. Na jakiej drodze został przeprowadzony, jakie były efekty tego postępowania przetargowego. Skąd pieniądze, również było to mówione przez pana dyrektora Romejko. I te informacje również ma pan nawet zawarte na większości naszych slajdów, gdzie były napisane loga programów unijnych, które wspomagają SPZ Gminy Mazowieckie. Co do pana uwagi, że jest tak źle, ja też uważam, że jest tak źle, że w ogóle ktoś śmie mówić, że jest tak źle. Bo to nie jest rolą prasy, żeby mówić, czy jest tak źle, bo rolą pracy jest to, żeby zachęcać pacjentów, szczególnie z terenu miejska, do korzystania z usług naszego szpitala. My robimy wszystko po to, aby nasi pacjenci mieli, jak pan słusznie pewnie zauważył na tym spotkaniu, dostęp zarówno do szpitala łatwiejszy, żeby mieli dostęp do lekarza łatwiejszy, do swoich badań, do konsultacji, żeby to było dla pacjenta, dla niego, dla jego wygody, bezpieczeństwa i zdrowia. Ocena tego, czy jest tam źle, czy nie, każdy z nas, zarówno pan redaktor, jak i każdy z mieszkańców Gdańska, może złożyć na ankiecie, która jest na stronie, którą pan redaktor uprzejmie na pewno zauważy. Oczywiście można zatrudnić 30, albo 130 młodych ludzi, którzy wypełnią, że ankieta będzie źle, ale mamy narzędzia, które pozwolą nam dostarczyć informacji, które z ankiet zostały wysłane. Z tego samego komputera, które z ankiet zostały wysłane przez te same osoby i tak dalej, czy potrafimy to, co pan dyrektor Martyniak powiedział, potrafimy odsiać rzetelne informacje od tych, nazwijmy to w cudzysłowie, żarcików. Także liczę na współpracę z panem redaktorem, że pan redaktor będzie uprzejmy postrzegać nasz wysiłek dla zdrowia pacjentów powiatu miejskiego w bardzo pozytywny sposób. Dziękuję bardzo. Ja tylko dodam, że bardzo zależy jako pacjentowi, żeby szpital działał bardzo dobrze i liczę na to, że jednak e-usługi przyniosą określony efekt, natomiast że jest źle, to jest opinia zarówno i naszych czytelników, jak i, o czym pan dyrektor wspomniał, ankiety zamieszczonej na stronie naszego ZOZ-u. Nie wspomniałem, panie redaktorze, o tym, że jest napisane na ankiecie źle i to jest tylko i wyłącznie przez pana wypowiedziane słowa. Proszę mi nie przypisywać okay. słów. Każdy bardzo razie. Proszę, żeby pan był uprzejmy powiedzieć to, co jest rzeczywiście zgodne z prawdą, a nie uwierzyć. Przeanalizujemy dokładnie ankietę i jak pan dyrektor pozwoli, to również będziemy bardzo chętnie przyjmowali informacje, kto to taką nagonkę nieszczerą lub złą robi na
jeśli chodzi o miński szpital. Wszystkim nam zależy, jak tutaj jesteśmy, by Szpital Powiatowy w Mińsku Mazowieckim był jednostką i był placówką fantastyczną, żebyśmy chcieli tutaj się leczyć, tylko niektóre jakby oddziały mają renomę. Tutaj ukłon właśnie w stronę oddziału pana ordynatora, bo zawsze było miło i zawsze było dobrze. Natomiast całość to nie tylko genetologia i położnictwo. Trzeba sobie z tego zdawać sprawę. Także ja nie mówię tutaj, że w kontekście krytyki jakiejś to tak. Ja mówię, co zrobić, żeby było lepiej, skoro jest, no powiedzmy, nie lepiej. Przepraszam, że nie mogę wziąć głos, to jest prawda. Jako osoba postronna naprawdę i obserwuję sytuację w Polsce na przestrzeni lat. Ja może odniosę się do szpitala Mazowieckiego. Proszę Państwa, narzędzia, które dostarczamy, pozwalają dyrektorom tego szpitala i ich zarządzać. Ja dam taki przykład, który zaobserwowałem z boku jako osoba postronna. Dzięki temu, że system został wdrożony, mogła być przeniesiona na przykład rejestracja i ruch. Dzięki czemu zmniejszyły się znacząco kolejki. To jest prosta rzecz, którą można było zrobić tylko dzięki systemowi, ponieważ to, gdzie można wprowadzać dane dzięki temu, jest praktycznie wirtualne. Można je robić wszędzie, tak? Natomiast nie mając systemu, pacjenci są zmuszeni do pewnych rzeczy, a dyrekcja jest zmuszana też do pewnej organizacji pracy. System umożliwia unowocześnienie. Także tutaj ja uważam, że te efekty przyjdą. To jest kwestia kilku miesięcy, myślę, już będzie można zauważyć. Państwa, Janusz Kuzicki. Proszę Państwa, ja powiem, że zadaniem odpowiedzialne na system informacji kierownictwa jest to moduł, który jest bardzo obszerny modułem, a on nikt nie wspomina. Właśnie tu wychodząc na trzecie pytanie pana redaktora, chciałem powiedzieć, że w tym zadaniu żeśmy wykonali taki system, w którym pan dyrektor może w każdej chwili wejść do swoje hasło na grupę, nie? I zobaczyć kondycję finansową szpitala. W tym systemie jest to rozbudowane do granic możliwości kontrola, sprawdzanie na przykład zarobków na oddziale, średnich zarobków, średnich przychodów, średnich dochodów szpitala, ilość punktów zarobionych przez oddział, ilość punktów generowanych przez jednego lekarza, czas pobytu, koszty dla pacjenta. Wszystko to Państwo sobie mogliby wyobrazić w nowoczesnym szpitalu, czyli liczenie, jeszcze raz liczenie kosztów, w celu, czyli rentowności szpitala. Obecnie te narzędzie zostało skonfigurowane do dane w ręce szpitala. Rozumiem, że od razu nie można skoczyć na konia, tak, w pełnym galopie, to po krótku dyrekcja będzie te narzędzie wykorzystywała w normalnej pracy w celu zredukowania niepotrzebnych badań lekarskich, w celu uszczelnienia apteki, w celu uszczelnienia pewnych może patologii, jak niektórzy mówią. Tutaj myślę, że też możemy na ten temat rozmawiać, ponieważ nikt o tym nie wspomina. A to jest bardzo dobre narzędzie i rzadkie w kraju, tak? Tutaj pan dyrektor Martyn może wspomnieć, że w tym działaniu było dość dużo rozbudowany ten moduł, bardzo dobrze zapisany i z pani księgową bardzo dobrze go tutaj z nami współpracują, wdrożyła zresztą załogę szpitala i rozumiem, że w przyszłości on pozwoli szpitalowi badać kondycję swoją na bieżąco. Nie tak, że składamy polecenie do księgowości, podajcie mi zarobki średnie na oddziale X. No to do 30 dni mamy te dane. Obecnie jest tak, że będzie stał duży, rektor patrzy, czy to pracuje, to są zarobki, koszty, jaka jest rentowność firmy. No tam są także zawarte plany finansowe, budżetowanie, całe budżetowanie na przyszłe. Także to jest bardzo opasny i wspaniały zawód, który Państwo macie. Uważam, że jak pan dyrektor wspomniał, będzie coraz lepiej. Ja mam dodatkowe pytanie. Ile osób już korzysta z systemu i czy macie doświadczenia w innych szpitalach powiatowych? Czy rzeczywiście po jakim czasie gro osób zaczyna korzystać z ZUS-u? Znaczy obecnie korzystają wszyscy z systemu, bo muszą korzystać. System jest taki, że jeżeli pani pielęgniarka jest jeszcze po prostu swojej opisu. To jest pacjenta. A jego pacjent korzysta z systemu. No nie wiem, my żeśmy teraz, no to pan Artyniak może przejmie za chwileczkę tą głos, ja się tak dokładnie nie rozumiem.
Ja chciałbym panu redaktorowi przypomnieć, że dzisiaj jest ta informacja puszczana medialnie i oczekujemy m.in. od pana redaktora życzliwości i informacji dla naszych pacjentów, że mogą się z nami kontaktować, składać wnioski o dostęp do systemu. Dzięki pana pracy również pozyskamy tych, którzy będą bardziej zadowoleni dzięki dostępowi elektronicznemu. Natomiast jeżeli kto korzysta z systemu na dzień dzisiejszy, wszyscy pracownicy SPZ Sumiec Mazowiecki w zakresie swoich obowiązków służbowych. Ja może tylko zupełnie wpłynęły dwa wnioski, jeszcze przed oficjalną premierą portalu, dwa wnioski użytkowników wpłynęły, z tym, że osoby, które złożyły wnioski, wypełniły nieformalne, niepoprawnie i są one cofnięte do weryfikacji. To, na co pan doktor zwrócił tu uwagę, jak to jest z tymi danymi. Więc wniosek musi być wypełniony poprawnie i musi być potwierdzona tożsamość. A osoby zostawiły tylko dwa wnioski i nie nastąpił etap weryfikacji tożsamości. Stąd wystąpiliśmy z prośbą o ponowne złożenie wniosku. Czyli to już informacja trafia. Tak, co tam panu dyrektorowi. Przed wyjazdem na to spotkanie wszedłem na, tak, do tego portalu i tam, nie wiem, mogę to mówić tutaj, tak? Państwo mnie słyszą, że chodzi o czas oczekiwania przez lekarzy w naszych szkole, tak? No i pięknie patrzę tam, wszystkich lekarzy znam, prawda? Kilku jest znanych właściwie. Mało, ale pokazuje się informacja do pani doktor X, kardiologa. Czas oczekiwania, napisze, brak terminu, bo to się inaczej różni, ale no nie ma. A do innego doktora jest dzisiaj 7 minut, czyli jest godzina 9, a 9:07 może być przyjęty. Jak to pacjent może wykorzystać system tego, który już się zaloguje i tak dalej, kiedy on będzie mógł się zapisać? Ja przepraszam, wyręczam pana doktora. Takie pytanie, bo to jest ważne dla pacjentów, jak on to może wykorzystać, wiedząc, że jeszcze dzisiaj będzie mógł się zapisać do tego lekarza, bo jest do niego wolne miejsce, nikt tego miejsca nie zablokuje. Jak to technicznie wygląda, żeby rzeczywiście pacjent korzystający z tego systemu mógł się zapisać w najszybszym terminie? Bo ta informacja o terminach przyjęcia jest bardzo ważna, bo dla niektórych te bańce roku 3 miesiące, 10 dni i 7 minut. Jak pan dyrektor doskonale wie i ja przypomnę państwu, którzy może nie są do końca świadomi, nie ma możliwości w tym kraju, żeby każdy pacjent w każdej chwili do każdego specjalisty się dostał. Do niektórych specjalizacji trzeba czekać troszkę dłużej, do niektórych krócej. Co nam daje system? System nam daje to, że to, co pan uprzejmie obejrzeć na naszej stronie 7 minut, to jest właśnie efekt znakomitego działania systemu, który pozwala nam na to, żeby w tym momencie, kiedy ktoś zrezygnował, w ostatniej chwili zrezygnował z przyjścia do lekarza, żeby na to jego miejsce mógł przyjść ktoś inny. Może to 7 minut się wydaje nierealne, gdy siedzę w domu gdzieś pod Mińskim, ale być może ten ktoś będzie właśnie w tym momencie stał pod okienkiem i będzie próbował się dostać do kardiologa czy do jakiegoś innego specjalisty. Stąd narzędzie, które dostajemy, dostarczamy państwu do ręki, że możecie sami zaplanować sobie wizytę w dogodnym dla siebie terminie, w dogodnym czasie i do tego specjalisty, którego chcecie. Wiecie, jak długo państwo będziecie czekać na tę wizytę. I macie państwo wyjątkową sytuację, że wszystko to nie odbywa się o 5 rano pod przychodnią, czekając w kolejce, na słońcu czy mrozie, tylko odbywa się w domu z ciepła domowych pieleszy. Oczywiście będziemy weryfikować te wizyty zapisywane elektronicznie, żeby nie było możliwości takiej, że do danego lekarza żartownik się jakiś zablokuje wszystkie możliwe terminy. Oczywiście to, na to system też pozwala, żeby nie było takich możliwości i żeby ten pacjent, który staje przed okienkiem, także miał szansę się zapisać tak samo równoprawnie, jak pacjent, który się robił przez internet. Nie, może wszyscy państwo wiedzą, jaki
jak może wykorzystywany być system tego typu, tak jak pan tu mówi, moduł rozbudowany, zarządzanie jako rzecz, że tak powiem, najważniejsza dla dyrektora, który w danym momencie może pewne rzeczy wyciągnąć z systemu, podjąć odpowiednią decyzję o zmianie finansowania, zapłaty i tak dalej, i jak wygląda aktualne wykorzystanie tego punktu JGP, taki skrót, to znaczy tego, co mam podpisane w umowie z NFZ-em, bo państwo wiecie, że NFZ też pilnuje nas, żeby tak było, że się na przykład zakontraktuje, że to wygląda na 1200 porad jakiś tam danej poradni rocznie, to chciałby, żeby po 100 porad było przez 12 miesięcy w roku i wtedy jest poradnia czynna, a czy punktów jest mało, czy dużo, to kontraktowa nie ma znaczenia. To jest właśnie przykład, że pewne są ograniczenia i to nie wynika ze złego zarządzania dyrekcji, tylko że jest mały kontrakt i co z tego? Wszyscy się zapisali, czy raz na kwartał, czy przez internet, zablokowali cały rok i koniec, kontrakt jest wykorzystany, NFZ kontraktu nie zwiększy. Ale decyzję o tym, że można przesunąć pewne rzeczy, na przykład poradnie na pedagogiczne, wyrobiłem kontrakt, to optymistyczna nie. Więc dyrektor, mając tę informację na bieżąco, może powiedzieć tak, występujemy do NFZ-u o to, żeby powiększyć kontrakt, bo można przesuwać 20% kontraktu pomiędzy przychodniami. Doktor zakorował, bo jeden nie ma, drugi tutaj tak, możemy przerobić, wyrobić. To jest bardzo ważne narzędzie zarządcze, o czym nie wszyscy muszą zdawać sprawę, bo to jest już sprawa bardzo skomplikowana, ale taki moduł, jeżeli zadziała i tak dalej. I ostatnie pytanie. Chodzi o niezawodność systemu. Ja pytałem o bezpieczeństwo, a niezawodność systemu. Rozumiem, że to działa, bo działa cały szpital, przychodnia, prawda, wszystkie oddziały, wszystkie komórki i tak dalej. A jak się system zawiesi, albo coś się dzieje, to wszystko stoi, tak? Czy nie? Czy szpital zorganizował odpowiedni karbidesy? My możemy technicznie powiedzieć, co jest zrobione w serwerowni. Jest tutaj redundantny dwa serwery pracujące online, jak się zawiesi, czy uszkodzi, to przejmuje to online drugi serwer, więc tutaj jest tak jakby zrobiony klaster serwerowy. Jest podtrzymanie około 30 kW wielkości na pół malucha, który też w tej drugim pomieszczeniu klimatyzowanym. Klimatyzowanie jest 4, czyli redundantne w serwerowni, jak się gdzieś potrzebuje, to 3 dostaje, które jeszcze działają. Także tutaj jeśli macie Państwo wypasioną serwerownię, macie wygaszenie kartę, macie podgląd automatyczny z nagrywaniem pełności dostępu do serwerowni, jest na geometryczne wskaźniki w korpusie do serwerowni. Jest bardzo nowoczesna serwerownia tutaj, specjalnie zasilanie, jest ciągnięte za redundantnym backupy zasilające w pudy rozdzielnie 50-70 kW. Także to tutaj nie mówimy o pewnych rzeczach technicznych, bo my to żeśmy zrealizowali. Jedna rzecz pan jakoś pyta, mogę odpowiedzieć w ten sposób techniczny, tak? Że redundantnie dwa serwery chodzą jednocześnie. Coś się stanie. Sieć jest jakaś sieć, no, za sieć to Państwo dyrekcja nie odpowiada, bo internetowa sieć jest tutaj krótka wykorzystywana, ale też jest pozwolona, bo jest na powierzchniach, jest normalnym no, kablem na ziemi, ziemi robiona, tak? Także tutaj zabezpieczenie jakieś jest. Także tutaj chyba nie ma tych problemów. No. Mogę, jeżeli coś nie powiedziałem, to mogę, że Pan nas znajdzie dowody, no, nie, jako techniczny jest, także proszę odpowiadać. System zabezpieczenia dostępu, oczywiście zawsze każda techniczna rzecz ma prawo się zepsuć i zniszczyć i to wiadomo, że tak istnieje. Na dzień dzisiejszy każdy pacjent ma prowadzoną dokumentację zarówno w wersji elektronicznej, jak i papierowej, czyli nikt z Państwa nie jest narażony na to, że jakby nie daj Boże coś się, trzęsienie ziemi się stało, to co było na serwerze zginęło, ukradnie albo coś innego. Na kataklizm czy nieszczęście spotkało same te komputery, to miała jeszcze papier i ołówek. Także, dyrektorze, zapewniam pana, że krzywda się naszym pacjentom z tego powodu stać nie powinna. Ja bym chciał na ten temat jeszcze możemy dalej rozmawiać, natomiast chciałbym jeszcze zwrócić się do państwa z tym, co umknęło nam na chwilę obecną. Czyli z ofertą, jaką występujemy do wszystkich podmiotów leczniczych na terenie powiatu miejskiego, tych, których z jakichś powodów nie mogą świadczyć wszystkich usług u siebie na miejscu.
pobierania badań, robienia zdjęć rentgenowskich, czy jakichkolwiek innych działań mogą świadczyć same, że możecie Państwo z nami zawrzeć umowę i mając dostęp do naszego systemu, w tym zakresie, w jakim zawrzecie Państwo z nami umowę, możecie wykorzystywać nasze zasoby tak, aby pacjent, będąc u Was w gabinecie, został kompleksowo załatwiony. Ten pacjent będzie przez Państwa skierowany do tego lekarza, do tej pracowni, którą sami wybierzecie i będzie załatwiony w takim terminie, jak inni pacjenci, ale nie będzie musiał sam dreptać, zapisać się w kolejkę w rejestracji na mrozie, słocie i innej niepogodzie, natomiast będziecie Państwo sami mieli dla tego pacjenta możliwość uzgodnienia mu wielu, wielu różnych badań i działań, które my możemy jako SPZOS zapewnić. Dlatego zachęcam wszystkich Państwa, którzy prowadzicie działalność leczniczą na terenie powiatu miejskiego do tego, abyście korzystali z tej funkcji. Jeżeli są rzeczy z naszej usługi, które możemy zapewnić, której Państwo nie posiadacie, bardzo proszę, wychodzimy naprzeciw dla wszystkich tych podmiotów. Zarówno od formy diagnostyki, zarówno rentgenowskiej, jak i laboratoryjnej, jak również do wszystkich usług medycznych, wszystkich specjalności, które dysponujemy na terenie naszego ZOZ. Tak, szanowny panie doktorze. Takie pytanie odnośnie pacjenta. Udzielam się do specjalisty, zarejestrowałem się do specjalisty. Zbiera się na ich stan na dzień, spodobny tam 20 października, czyli listopada. Gdy tego dnia się wybieram rano na wyjazd do specjalisty, okazuje się, że niczego nie ma, bądź będzie wyjazd późniejszy, że wypadło. Jaka informacja zwrotna trafia do pacjenta potencjalnego, że dzisiaj nie wyjeżdżam, że mam ruszyć z domu i wychodzić, gdyż nie ma lekarza specjalisty. Do Pana decyzji należy, czy w momencie, kiedy Pan rejestruje się u danego specjalisty, a konkretnie w SPZOS Mińsk Mazowiecki, jest to, czy udostępni Pan kontakt do siebie telefoniczny, mailowy. Jeżeli rejestruje się Pan przez internet, to już z założenia kontakt mailowy do Pana mamy. Jeżeli rejestruje się Pan na miejscu, może Pan podać lub nie, kontakt telefoniczny do siebie. I w takiej sytuacji zawsze próbujemy z pacjentem się skontaktować. Niestety większość z nas jeszcze nie pamięta o tym, że często zmieniamy telefony komórkowe, adresy i nawet miejsca zamieszkania i wysłanie nawet wiadomości, czy to listowne, czy listy nawet polecone, nie skutkuje niczym innym, tylko zwrotem adresat nieznany. Pamiętajmy Państwo, że każdy z nas, mając telefon komórkowy, jak zmienia sieć i numer telefonu, warto, żeby podał ten nowy numer telefonu w tych miejscach, na których mu zależy. Czyli my deklarujemy z naszej strony, że możemy Państwa informować o takich zdarzeniach, wtedy, kiedy wiemy o nich z pewnym wyprzedzeniem. Niestety, jak życie uczy, może się zdarzyć tak, że Pan już jest w drodze do nas, a doktor, jak Pan nie był pierwszy zawsze, czy drugi w kolejce, a doktor właśnie w tym momencie miał, powiedzmy, nieszczęście i wypadek na drodze. I tego nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Czyli każdej możliwej sytuacji nie zapewnimy, że będzie Pan poinformowany, że będzie Pan miał wiedzę o tym, że tego dnia ta lista się odbędzie. Natomiast te rzeczy, które są możliwe do przewidzenia, które dają nam szansę na poinformowanie Pana, będziemy starali się oczywiście Pana jako pacjenta poinformować o tym, że dzisiaj dana wizyta jest niemożliwa i zaproponować Panu inny termin. Dzień dobry Państwu, mam tylko jedno takie pytanie. Rozumiem z prezentacji, jeden pacjent, jedno konto. A co w takim razie z dziećmi? Nie widziałem właśnie tego. Ja odsyłam Państwa zawsze do tej wersji papierowej, która nadal nas obowiązuje. W tej wersji papierowej, jak idziemy do lekarza z dzieckiem, które nie ma skończone 18 lat,
to my, rodzice, decydujemy za to dziecko, czy przyjmiemy go do pana doktora X, czy Y. To my, rodzice, zakładamy mu dokumenty uprawniające do leczenia. To my, rodzice, otrzymujemy z zakładu pracy potwierdzenie, że dziecko jest ubezpieczone. I to my, rodzice, tego niemowlaka na przykład nie sprzedajemy przy komputerze i nie każemy mu wystukać adresu internetowego e-ZOS-SPM, Miś Mazowiecki i tak dalej, tylko sami to robimy. I mając dokumenty oświadczające, że to dziecko to jest nasze dziecko, rejestrujemy je tak samo, jak rejestrujemy siebie sami. Oczywiście nieletni nie będzie miał podpisu elektronicznego, czyli niestety musimy udać się osobiście, żeby otworzyć tą drogę elektroniczną. Tak jak każdy z dorosłych. Pytanie pana majora jest absolutnie zasadne. Każdy pacjent ma swoje indywidualne konto. Czy jest to dziecko, czy rodzic. Nie ma konta rodzinnego. Jest jeszcze jedna, moim zdaniem, niedogodność. Nic nie jest idealne. Będziemy starali się to usunąć. To, że dla danego konta może być tylko jeden adres e-mail. Wobec powyższego rodziny nie obskoczymy jednym adresem. To też jest ważna informacja, którą powinienem państwu przekazać. Więc jeżeli mamy 5 osób w rodzinie, składamy ja, tata, moja żona, składamy na siebie, jedno z nas może złożyć wniosek w imieniu dzieci, tak? Bo są opiekunami. I zresztą wniosek jest do tego przygotowany, żeby wystąpić o udostępnienie. Musimy zachować tylko dobrze, że niestety trzeba użyć na przykład 5 adresów. Poczty, tak? Nie możemy, system na chwilę obecną, jest to niedogodność, którą sami żeśmy się zderzyli nie tak dawno właśnie w związku z tą sytuacją, że nagle okazało się, że małżeństwo chcące założyć sobie konto musiało podać 2 różne adresy mailowe. Można powiedzieć, że w małżeństwach też jest różnie, tak? No, ale jednak powinna być możliwość uruchomienia. Na chwilę obecną jest tak, że jedno konto, jeden adres. Jeszcze chciałem uzupełnić jedną informację. Tu pan dyrektor Florczak zaznaczył, że została możliwość również nadal bezpośredniej rejestracji. Tak naprawdę rejestrujemy 3 kanałami. Przy okienku, przez telefon i obecnie przez internet. Pula miejsc przewidziana do rejestracji przez internet to jest 20% całości. Tu pan redaktor w czasie przerwy zauważył, że tak naprawdę większość osób, które korzysta pomocy lekarza są to osoby starsze. I trudno będzie, tak też jak żeśmy rozmawiali, to wnuczek musi zrobić albo syn. Tak naprawdę ci ludzie wierzą w wielu wypadkach, że po prostu trzeba przyjść, dostać kartkę w okienku i wiedzieć, że tak ma być. Nie wolno im tego zabrać. Stąd zostawiamy, przeznaczamy na chwilę, może kiedyś te proporcje odwrócą. Na chwilę obecną te miejsca, które tam państwo się pokazują, są w zakresie tych 20% dostępnych do rejestracji przez internet. Tak? Czas oczekiwania. Bo to dotyczy funkcjonalności rejestrowania. Czyli tu może okazać się, że nie ma miejsca, czyli przez internet się nie zarejestruje, ale jak zadzwonię, to może się okazać, że miejsce się zwolniło, tak? Bo nie możemy przerzucić wszystkiego na internet, przez internet, chociażby z tego względu, że ktoś dla żartu, to co pan dyrektor powiedział, w jedną noc pójdzie zmasowana rejestracja i załatwią nam wszystkie miejsca na 24 godziny. No, oczywiście, że tak. Także mam nadzieję, że tu odpowiedziałem panu majorowi i że uzupełniłem swoją wcześniejszą odpowiedź. Bardzo proszę. Ja jeszcze woli wciśnienia tutaj pytania pana. Pan dyrektor powiedział, że musi być dokument potwierdzający, że to jest moje dziecko. Czy to znaczy, że ma być z aktem urodzenia przy rejestracji do szpitala? Czy z tym dokumentem, który dostaje z GUS-u? Nie trzeba przyjść z dokumentem. Kiedyś w dowodach było prościej, bo były wpisane dzieci. Obecnie nie ma i po prostu przyjmuje się to, bo nie mamy formalnego dokumentu. W przypadku naszego zakładu, tak, dokładnie tak. To
to jest jedyny dokument, który może być lub obrzeń. Jeszcze jest jedna rzecz w przypadku nas wszystkich. To, że Pani przyjdzie zarejestrować swoje dziecko, to Pani zostanie wylegitymowana i Pani składa oświadczenie. Odpowiedzialność za złożenie nieprawidłowego oświadczenia spływa oczywiście na Panią. Ja oczywiście rozumiem, że wszyscy chcemy, żeby było dobrze, ale te adresy internetowe, mailowe, każdy wymagany dla każdego, jest to tylko dla dobra nas wszystkich. Żeby każdy z nas miał stuprocentową pewność, że te jego dane, to co Pani powie na wizycie u lekarza, co nie zawsze musi być takie, co muszą wiedzieć mamusia, tatusi i ktoś inny, żeby trafiło tylko do Pani. Nie może być tak, żeby historia choroby była udostępniana osobom trzecim. Proszę zauważyć, w tej chwili, w każdej z naszych przychodni wypełniacie Państwo dokumenty, przy przyjęciu do szpitala wypełniacie dokumenty, komu my możemy udzielić informacji. Tą informację udzielamy wskazanym przez Państwa osobom. Wielokrotnie stykam się z tym, że na oddziale leży pacjentka, która udzieliła zgody na informowanie męża, ale nie udzieliła zgody na informowanie matki. I ja matce odmawiam udzielenia informacji. Może to brzmieć źle, brutalnie, fatalnie, ale tak jest niezbywalne prawo każdego z nas do zachowania tej tajemnicy. To samo dotyczy wiedzy o dziecku. To Pani decyduje z mężem, komu tą wiedzę o tym dziecku będziecie przekazywali, czy nie. Jeszcze chciałam się zapytać, od jakiego czasu ta dokumentacja medyczna jest jak gdyby w systemie wprowadzona? I drugie moje pytanie, czy zapisując się do lekarza, mogę sobie wydrukować potwierdzenie, że na daną wizytę na dany dzień się zapisało? Bo rejestrując się, jak gdyby nie mam nic, a tak jak tutaj ktoś z Panów powiedział, przychodzi osoba starsza do przychodni, to na karteczce mu piszą, więc jakiś dokument, że rzeczywiście się zapisałam, żeby mieć pewność, że będę przyjęta. Więc można wydrukować potwierdzenie, tak? To jest pierwsza informacja. Przepraszam, bo nie śledziłem cały czas Pani pytania, a druga część pytania? Więc tak, przedmiotem, muszę teraz powiedzieć handlowo, tak? Przedmiotem zamówienia w przetargu, zresztą nie było przeniesienie danych całych historii pacjentów, bo no ja sobie nie wiem, jak to wycenić, czy teraz byłoby w ogóle na to stać, biorąc pod uwagę, że szpital istnieje już wiele lat, więc w praktyce należy się spodziewać, że będą to wizyty, które odbyły się już po wdrożeniu systemu informatycznego. Tak? Czyli w praktyce zadanie od wykonawcy zostało przyjęte 31 maja. Etap wdrożeniowy, czyli zostało to wszędzie uruchomione, ludzie przeszkoleni i mają możliwość pracy, tak? Pracują. A to wszystko nabiera rozpędu, tak? Bo zjawienie się nagle w zakładzie 225, tak, o tyle 225 stanowisk komputerowych zostało dołożonych. Stanowisko komputerowe nie jest przypisane do człowieka. Personel się zmienia, także tych użytkowników tak naprawdę jest więcej. Obciążenie, które wynika z prowadzenia dokumentacji papierowej jednocześnie i wersji elektronicznej. Czyli trzeba wpisać, wydrukować, zachować dokument. Wiele z Państwa mogło usłyszeć, no, że jest gorzej, tak? No bo się wydłużyło. Dopóki nie opanujemy w 100% szybkiego wprowadzania danych i nie będziemy mieli pewności, że nie ma potrzeby dublowania, będzie prowadzona dokumentacja. Tak? Także raczej, jeżeli nie była Pani po 31 w którymś z naszych gabinetów, gdzie był już monitor i lekarz pracował w systemie, nie należy spodziewać się tych wyników. Tak? Może tak skończyć. Bardzo proszę. Tak, można sobie wydrukować.
jeżeli Państwo mają jeszcze pytania, proszę pytać. Proszę Państwa, ten system jest naprawdę bardzo dużo rzeczy usprawniającym, ale proszę, żebyście Państwo wierzyli w to, że my wkładamy ogromny wysiłek, aby chodziło to tak sprawnie, jak sobie to wyobrażamy po systemie komputerowym. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że cały zespół ludzi pracujących w szpitalu nagle został przepisany od kartki papieru i długopisu do kartki papieru i długopisu i komputera. Wiele osób tego komputera nawet nie, w domu nie dotyka. Pierwszy raz mają kontakt z klawiaturą szpitalu. Wielu z nas, którzy nawet ten komputer obsługują, wydawałoby im się na co dzień biegle, mają też z tego typu problemy. Przypomnijcie sobie Państwo, jak spotykaliście się Państwo z komputeryzacją w aptekach, w bankach czy na poczcie. Jak znakomicie to wydłużało czas Waszej obsługi, jakie miłe słowa mówiły Panie w okienku siedzące, że one z tego komputera to mają powyżej kokardy, i tak dalej, i tak dalej. To samo jest i u nas. My też spotykamy się o to, że ludzie są nieprzyzwyczajeni, nie nauczeni jeszcze w pełni do obsługi komputera. Mimo wkładanego przez każdą z tych osób wielkiego wysiłku, to część z nas jest bardziej zdolna i umie śpiewać, a część z nas umie lepiej tańczyć. A nie wszyscy komputerowo się obsługują dobrze. Także wybaczcie nam, jeżeli są jakieś niedogodności wynikające z konieczności obsługi komputera. Nie wynika to ze złej woli nas, pracowników. Wynika to niestety z tego, że często nasze palce już nie tak wystarczy śmigają po tej klawiaturze. Ja dla przypomnienia, jak to wygląda, od razu sobie uzmysławiam to, jakie miałem spostrzeżenia, jak moi rodzice osobiście sprawniej, szybciej liczyli na liczydłach niż na kalkulatorze. Kalkulatorze to były wtedy bardzo mało sprawne, bo umiał tylko dodawać, mnożyć, dzielić i odejmować. Ale to im zajmowało dużo więcej czasu niż liczenie na liczydłach. Czy ktoś z Państwa sobie wyobraża dzisiaj, że pójdzie do banku i tam Pani siedzi z liczydłami i zlicza słupki Waszych zarobków, Waszych wypłat i odsetek. Tak samo my deklarujemy, że bardzo mamy dużo chęci i wysiłku wkładamy w to, abyście Państwo mieli te wszystkie swoje dane dostępne, żeby czas Waszego pobytu w szpitalu czy w przychodni był krótszy dzięki komputerom, żeby szpital zarobił więcej pieniędzy, w cudzysłowie zarobił, dzięki komputeryzacji, bo zarobił przez to, że mniej wyda, w związku z, ze znakomitymi narzędziami, które system nam dostarcza. Ale proszę, pamiętajcie Państwo, że na dzień dzisiejszy dopiero trzeci miesiąc w pełni system funkcjonuje. To jeszcze co mogę powiedzieć, że firma, która wdrożyła ten system, jest firmą bardzo, może dla nich niewygodną, ale w naszym rozumieniu bardzo bezelastyczną. Na nasze potrzeby stosowuje ten system tak, aby on funkcjonował coraz sprawniej. To jest żywy organizm. Zmieniają się przerwy przepisy, zmieniają się zasady rozliczania z NFZ, kody chorób, kody leków, ceny leków. Macie Państwo tego informacje prasowe, że co 3 miesiące zmieniają się wszystkie zasady odpłatności za leki. I to wszystko ułatwia nam ten system, żeby to ogarnąć szybciej i sprawniej. Na początek oczywiście są trudności, tak są oczywiście pewne niedogodności, ale zaręczam Państwa, że wkładamy cały nasz wysiłek w to, aby było jeszcze lepiej, jeszcze sprawniej, jeszcze szybciej. Czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytanie? Jeżeli nie, dziękuję bardzo Państwu za uwagę. Dziękuję Państwu za przybycie i mam nadzieję, że Państwo przekażecie te wszystkie informacje swoim znajomym, rodzinom, sąsiadom, kolegom, koleżankom, żebyście Państwo mogli korzystać z naszego systemu komputerowego i naszego szpitala i przychodni.
łatwiej, lepiej i przyjemniej, a przede wszystkim życzę Państwu wszystkiego najlepszego i zdrowia. Przede wszystkim zapraszam głównie na badania profilaktyczne na nieuchronogię. TV.